Amelia, wygrywamy 2-0 z zespołem z Krakowa. Ty zakończyłaś to spotkanie bramką. Jak podsumujesz nasz występ w tym spotkaniu? Generalnie co już postawy Gieksy w tym kolejnym wygranym meczu u siebie? No na pewno cieszą 3 punkty zdobyte, bo patrząc na tabelę są to bardzo cenne punkty. No miałyśmy założenia na ten mecz, zrealizowałyśmy je i ważne, że zwycięstwo zostało na Bukowej. Wynik to bardziej cieszy, bo ponieważ rywal nie położył się, nie zamurował pola karnego, tylko odważnie atakował naszą bramkę i trzeba było mocno uważać momentami. Tak, musiałyśmy być skoncentrowane przez całe 90 minut, co pokazują 2 bramki strzelone. Mogło być więcej, ale tak może być zawsze, ale ważne, że chociaż 2 bramki strzelone. Tak jak wspomniałeś, 2 bramki były, ale tych sytuacji było sporo, także ten aspekt skuteczności to chyba coś, nad czym cały czas warto pracować. Tak, tak, właśnie, warto zawsze pracować nad tym, no ale ważne, że chociaż te 2 wpadły i no i ważne, że 3 punkty zostają na Bukowej. Przed nami końcówka ligi, czyli ta absolutnie najważniejsza faza. Jak ocenisz marzec zespołu i tą koncentrację na kluczowe spotkania całej rundy? Tak, końcówka sezonu na pewno to będzie kluczowe, każdy mecz jest ważny. Teraz skupiamy się na Gdańsku i ten cały tydzień będziemy się koncentrować na tym przeciwniku.